23 marca bieżącego roku przed godziną 8 rano zostaliśmy zadysponowani przez Państwową Straż Pożarną w Mikołowie do pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Zwycięstwa. Przy przybyciu na miejsce funkcjonariusze przekazali nam informację o ewakuacji 2 osób poszkodowanych. Funkcjonariusze podczas ewakuacji osób z budynku uległi lekkiemu potruciu się gazami pożarowymi. Zostali przewiezieni przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Mikołowie.